Gracias.
Tak,
obowiązuje jeszcze cały czas, to w miarę będziemy postulatyczne i redakcyjne, tak? Czyli to wynikające z tego, że ten dokument, który cały czas obowiązujący ma już 12 lat, tak w międzyczasie też pewne uwarunkowania prawne się zmieniły, to jest zmienia się pewien pewna taka wykładnia, tak? Jeśli chodzi o tę instytucję, która przyglądała się działalności wodociągu, czyli dużym zakładem konferencji konkurentów. I też raport tego czasu opracował, no też prokuratora się zainteresowała. Ja mówię tak w skali Polski, tak? Ja nie mówię, że to wszystko, że tak powiem, dotyczyło ciągu zawodowych. Natomiast z tych, no właśnie, na no, te opinii tych instytucji, no jakby taki przekaz był, że generalnie protokół, że regulamin ma po pierwsze nie wychodzić, jakby nie wchodzić w sferę do dokumentu wyższej rangi, czyli ustawa bądź rozporządzenia. Dwa, z kolei to, co powinno być uregulowane w umowie o usługę dostawy wody i odbiorczego, to ma być w umowie, tak? a nie w regulaminie. Dokładnie w ten sposób spółka do tego podeszła. Natomiast oczywiście my tutaj działaliśmy też w jakimś sensie konsultacji z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskich, które no, też jakby starały się tutaj wodociągnąć, tak powiem, też na jakby pomóc trochę, jeśli chodzi o przyjęcie takiego modelowego regulaminu. Znaczy tu wszystko, czyli podstawa prawna, tak jak przewodniczący wspomniał, była nowelizacja ustawy z 2017 roku z października. Ta nowelizacja jakby no, nałożyła tutaj na skrzynkę pewne role przypisały, tak, czyli przedsiębiorstwo przygotowuje projekt wodociągowy, a rada uchwala, natomiast po drodze jeszcze jest regulator, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, do którego z kolei Państwo Rada kierujecie projekt, tak, bo to projekt, ten czyli regulaminu do zaopiniowania, tak, także także jest to w ten sposób wpisane, czyli w nowym elementem w jakimś sensie jest regulator. Tak, tutaj są kwestie terminów, to już może pokazuję, bo to te nasi spółki nie istnieją, że tutaj no, dokładnie rękę na pulsie trzymają, więc w jednym czasie nie jesteśmy. Natomiast to, o czym wspomniałem, tak, ustawa bardzo precyzyjnie określa, co regulamin powinien zawierać. I praktycznie w tym dokumencie dokładnie można powiedzieć te punkty, które tutaj są wymienione w jakiś sposób literalnie u nas stanowią poszczególne działy regulaminu, to też tego jest punktów, no jak już tutaj rozwijamy, ta ustawa może wymagać opisania minimalnych warunków przestrzennych przez przedsiębiorstwo, wizję, poszczególne warunki tych zawierania umów, jest to zrobione. Ale już na przykład nie to, co było w poprzednim regulaminie odnośnie umów, tam były też przesłanki do wygaszenia umowy. Tego w regulaminie nie ma, bo to i potencja nie były po prostu zapisy, które są w umowie, tak? Czyli na to, że ten zwracali uwagę właśnie, czyli te jakby no, instytucje, które po punkcie odnosiły się do tego tak, sposób rozliczania, warunki przyłączania, warunki techniczne, sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo odbioru, przyłączy. Te kwestie są regulowane rozwinięte. Praktycznie tutaj nie ma różnic w stosunku do tego regulaminu obowiązującego. Natomiast tak jak mówię, zostało mi jakby te rzeczy, które no, to nie powinny być regulaminy, a na przykład wynika z ustawy, albo z rozporządzenia, umowy, które zostały usunięte. No i jeśli chodzi o, tak jak wspomniałem, że ten dokument, no jakby spełnia to kryteria, tak, techniki, no zasad techniki prawodawczej, jest to akt prawa niespełnionego. Uwzględnione, że zostało to po drodze, no przez te 12 lat nie miało miejsca, tak? Czyli była pewna praktyka, jeśli chodzi o orzecznictwo sądu konstytucyjnego, decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurencji. Jedno takie przykład, taki podam, że no, w niektórych regulaminach Polsk były podawane tak jakby stawki, takie powiedzmy pseudo-opłaty przyłączeniowe, tak? Więc z tego no, to było funkcjonowane, czyli to było filmowe, tak? Czyli to, tego w naszym regulaminie nie było i nadal nie ma, natomiast czy to jest jakieś uporządkowanie trochę tej sfery. No i tak jak wspomniałem, już w tym roku bardzo uwagi na
stare tych aktów wysiedleń i tak ustawy rozporządzenia i również jakby pozostawia pewną przestrzeń do umowy, tak? Czyli spółka odbiorca usług. No, także zachęcam do Państwa, żeby te czynności, żebyście Państwo dalej podjęli w celu uchwalenia regulaminu, czyli no, po drodze pozostałe wypowiedzi swobodne do wypowiedzi. Także no, tak najkrócej, jak mogę, oczywiście jest zaraz przydane to. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Do druga sesji. Może będzie szybciej, może będzie później. To jeżeli pan ma jakieś sprawy, to proszę mówić. Nie, no byłem ciekawy. Nasza super sprawna komisja, jak pan widzi, robi świetne sprawy w tym czasie, więc lepiej działa. Ja bardzo proszę, że to będzie w sprawy, pan przewodniczący. Panie przewodniczący, kiedy pan się zajmie wnioskiem o sygnalizację drogową, która nie działa? Zielona fala, system sterowania ruchem, skierowałem do komisji swego czasu. Jak pan się tak spieszy, może coś pan zrobi w końcu dla mieszkańców tego miasta? Pozytywnego. A nie tylko, żeby szybko załatwić tematy. A powinien pan, to jest pana obowiązkiem. Za to pan bierze pieniądze od mieszkańców miasta. To czy możemy się zająć tym tematem, skoro mamy troszeczkę czasu? Tak szybko żeśmy skończyli. Sygnalizacja? Chodzi mi o system sterowania ruchem, który zamiast przyspieszać płynność ruchu w mieście, paraliżuje ruch. I chodzi o wniosek, żeby tak jak w innych miastach, w godzinach od 22 do 6 sygnalizacja była wyłączona, bo nie ma sensu czekać na zielonym świetle, skoro nikt na skrzyżowaniu inny nie jedzie, tylko na przykład jeden pojazd. Jeśli chodzi o to zielone fale, to rzeczywiście w Białymstoku to nie funkcjonuje. Nie działa. Trzeba mieć szczęście, żeby trafić. Wątpię, czy ktoś nie ma szczęścia. W innych miastach, a za granicą, kiedy mieszkałem 15 lat, to tylko się na tych fali jeździ, tylko na fali. U nas na sobie nic tego nie ma. I kierowcy co gorsze się przyzwyczaili do tego zła, że ich to już nie drażni. Jest pozostawiona sama sobie, tak? Ten cały system. No a jeśli to w naszej gestii, to rzeczywiście można byłoby jakoś wreszcie się bardzo zachęcam naprawdę do osób, które już by się przyjrzeli do Centrum Sterowania Ruchem i zapoznali się z działaniem tego systemu. No ale ten system nie działa. Jak zobaczysz, to tam funkcjonuje dopiero po 18. Wtedy funkcjonuje, jest to zielona fala, ale przy zbyt dużym na
po co miasto wydało w takim razie 20 milionów złotych na coś, co nie funkcjonuje? 30, tak? I to, co raport tym mówisz, ja uważam, że od 22 powinny być wszystkie światło włączone. Tak jest w innych miejscach. To jest nie mój pomysł, tylko pomysł kierowców. Jeżeli ktoś nie potrafi jeździć, niech prawo jazdy składa. Burmistrz, prezydent ma prawo takie prawo jazdy odebrać. Specjaliści twierdzą, sygnalizacja chyba 1000 pojazdów na godzinę jest uzasadnione włączanie. Poniżej pewnego poziomu ilości pojazdów nie stosuje się sygnalizacji. Kierowcy w Polsce jeżdżą pierwsze, nie? To może ty nie jest spowodowane, że nie ma zaufania władzy, że do uprawnień, do umiejętności większości kierowców. Dziękuję bardzo. Nie mam okazji poznać wczoraj pana w Pawie. O, tak? A przy jakiej okazji? Ja przepraszam.